kontynuuje przywracanie auta testowego do życia. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję diagnostykę oraz naprawę układu ABS w Renault Clio 2, faza druga. Jak możecie zauważyć, zestaw wskaźników informuje mnie, że układ jest niesprawny. Standardowo zaczynam więc od diagnostyki komputerowej, wykorzystując sondę Renault CAN Clip. Gniazdo diagnostyczne OBD2 w tym modelu samochodu jest umieszczone pod popielniczką. Wyjmuję ją, pociągając do góry za klapkę. Włączam zapłon, ale nie uruchamiam silnika. Uzyskuję numer VIN pojazdu oraz przechodzę przez procedurę testu sieci multiplexowej, a następnie łączę się z kalkulatorem ABS. Po nawiązaniu dialogu przechodzę do zakładki kontrola defektów, aby sprawdzić usterki zapisane w pamięci tego systemu. No i wszystko jest jasne. Prawe przednie koło nie emituje sygnału prędkości obrotowej, mimo sprawnego czujnika. Kalkulator systemu ABS dokonuje bowiem ciągłego pomiaru rezystancji sensora, więc ewentualna przerwa lub zwarcie w jego obwodzie jest sygnalizowane osobnym błędem opisanym jako obwód czujnika prędkości. Mój defekt jest wyświetlony na czerwono, jest więc aktualny i aktywny. Można jeszcze przejść do zakładki test funkcji, a następnie informacja dotycząca prędkości kół, aby potwierdzić w 100% sprawność czujnika. Jeżeli nasze uszkodzone koło podczas postoju samochodu pokazywałoby tutaj prędkość z kosmosu, czyli na przykład 400 km na godzinę, to można podejrzewać jego uszkodzenie. Wizualna weryfikacja usterki będzie potwierdzeniem diagnozy. Oto inny samochód ze sprawnym układem ABS. Łatwiej jest pokazać Wam taki egzemplarz, niż tłumaczyć, gdzie mają być umiejscowione pierścienie. Jest to po prostu bardziej czytelne. Koronki widać tu na pierwszy rzut oka, możecie więc w łatwy sposób zweryfikować ich obecność u siebie, nie dysponując kanałem ani podnośnikiem. Wystarczy skręcić koła. Na tym zdjęciu dla odmiany mój egzemplarz. Jak widać, minęło sporo czasu od zaistnienia tej usterki, wszystko jest pięknie zardzewiałe. Warto wspomnieć, że nie zawsze koronka jest nieobecna, może być po prostu pęknięta. W takim przypadku kontrolka awarii układu może załączać się podczas większych prędkości jazdy, gdy wymagana jest wyższa dokładność odczytu. Bywa też tak, że ABS niepotrzebnie ingeruje w hamowanie mimo dobrej przyczepności i braku poślizgu, lub losowo załącza się w fazie dohamowywania końcowego samochodu. Wtedy, mimo braku błędów podczas diagnostyki komputerowej, należy zweryfikować stan pierścieni. Okej, koniec lania wody, zabieram się do pracy. Podnoszę samochód po stronie, przy której będę pracował, i zabezpieczam go za pomocą podstawki. Demontuję koło, w moim przypadku nasadka udarowa 19 mm. Kolejny etap to demontaż zacisku hamulcowego. Wykręcam dwie śruby mocujące zacisk do wspornika, używając nasadki sześciokątnej 13 mm, jednocześnie blokując prowadniki przy użyciu klucza płaskiego 17 mm. Wysuwam zacisk oraz wyjmuję wkładki cierne, zapamiętując lub oznaczając ich położenie względem tarczy hamulcowej przy użyciu pisaka. Zacisk podwieszam we wnętrze koła w taki sposób, aby nie uszkodzić i nie nadwyrężać elastycznego przewodu hamulcowego oraz gumowej osłony tłoczyska. Następnie demontuję wspornik zacisku, odkręcając dwie śruby, które mocują go do zwrotnicy koła przy użyciu udarowej nasadki sześciokątnej 18 mm. Odkręcam nakrętkę półosi napędowej, używając nasadki udarowej 30 mm. Jeżeli nie pracujecie przy użyciu klucza udarowego, należy zablokować półoś, przykręcając odpowiednią blokadę do przylgni tarczy hamulcowej. Nie wolno używać do tego celu hamulców pojazdu, ponieważ duży moment, jakim dokręcona jest nakrętka półosi, może spowodować uszkodzenie, a nawet zerwanie małych śrub mocujących tarczę hamulcową. Teraz odłączam końcówkę drążka kierowniczego od zwrotnicy koła. Oczyszczam z korozji oraz piasku okolice nakrętki samohamownej oraz
oraz gniazdo w trzpieniu końcówki. Warto również użyć preparatu penetrującego i dać mu kilka minut, aby mógł zadziałać. Używam klucza oczkowego 17 mm, aby odkręcić nakrętkę oraz imbusa 5 mm, aby zablokować trzpień, ale rozmiary te mogą różnić się w zależności od producenta końcówki, jaka jest zastosowana w waszym samochodzie. Wyjmuję trzpień końcówki ze zwrotnicy. W większości przypadków wystarczy mocniej szarpnąć ręką, ale jeżeli u was protestuje, to możecie użyć na przykład takiego ściągacza. Pozwala on na demontaż końcówek oraz swożni kulistych bez ich uszkadzania. Nie zalecam użycia młotka, jeżeli macie zamiar powtórnie montować ten element. Jeżeli wymieniacie końcówkę na nową, łyżka do swożni, szliwierka kątowa, wszystkie chwyty dozwolone. Wysuwam przewód elektryczny czujnika ABS ze wspornika, aby mi nie przeszkadzał, i przystępuję do odkręcenia śrub mocujących zwrotnicę koła do kolumny zawieszenia. Jako pierwszą odkręcam śrubę górną. Blokując nakrętkę kluczem oczkowym 18 mm, wykręcam śrubę przy użyciu nasadki udarowej o takim samym rozmiarze. Wielowypust półosi jest fabrycznie wklejony w piastę zwrotnicy. Należy więc użyć ściągacza, aby zerwać to połączenie. U mnie ktoś to już wcześniej rozbierał i o dziwo nie zastosował kleju, tak więc ten etap pomijam. Mogę teraz wykręcić dolną śrubę mocowania zwrotnicy koła i ostrożnie wysunąć półoś z piasty, pamiętając, aby nie wysuwać zbytnio całości ze skrzyni biegów. W trakcie dalszych prac chronię osłonę przegubu przed uszkodzeniem, ostrożnie kładąc półoś na miękkiej szmatce. Dobieram nowy pierścień o odpowiedniej ilości zębów, wysokości oraz średnicy montażowej. To ważne, gdyż w tym modelu pojazdu występowały różne rodzaje tego elementu. Zapewne u was wystarczy zwymiarować sprawną zębatkę po drugiej stronie pojazdu. U mnie nie jest jednak tak prosto, gdyż w tym egzemplarzu nie ma ani jednej koronki. Dobieram ją więc na podstawie katalogu jednego z producentów półosi napędowych. Prócz liczby zębów wielowypustu oraz długości całkowitej, producenci podają także liczbę zębów ABS, co jest dla mnie cenną informacją. Praktycznie wszystkie wersje mają taką samą średnicę montażową, czyli 75 mm, ale prewencyjnie dokonuję pomiaru. Odpowiednią wysokość zębów mogę również ustalić na podstawie odległości czujnika ABS od półosi. Kiedy nowy element mam przygotowany, oceniam wizualnie stan czujnika ABS w zwrotnicy. Jak mówiłem na początku, kalkulator tego systemu wykrywa co prawda ewentualne zwarcie lub przerwę w obwodzie elektrycznym czujnika, więc klip ma możliwość wyświetlenia takiej usterki. Ale warto sprawdzić, czy czujnik nie jest mocno naruszony mechanicznie. Postępująca korozja półosi powoduje bowiem stopniowe rozsadzanie koronki aż do jej pęknięcia i czasem jest tak, że pęknięta zębatka utrzymuje się na samochodzie jeszcze jakiś czas, a jej zęby wycierają powierzchnię czujnika. Jeżeli jest on mocno uszkodzony, bezwzględnie wymieniam go na nową sztukę. Tutaj akurat jest ok. Czyszczę i wyrównuję powierzchnię przegubu półosi, aby przygotować ją do montażu nowego pierścienia, cały czas sprawdzając, czy aby nie zebrałem zbyt dużo materiału. Nowa koronka musi bowiem pewnie trzymać się przegubu. Po pozbyciu się luźnej korozji oraz wyrównaniu wżerów nanoszę na powierzchnię środek wiążący korozję. Postępuję zgodnie z instrukcją producenta preparatu. W tym przypadku nanoszę 3 warstwy, a ostatniej z nich daję spokojnie wyschnąć przez 12 godzin. Następnego dnia dodatkowo zabezpieczam całość warstwą smaru odpornego na zmywanie wodą. Osobiście preferuję Tutela MR2 i jestem gotowy do montażu nowej zębatki. Jeżeli dysponujecie tuleją o odpowiedniej średnicy, to możecie delikatnie nabić nową koronkę. Preferuję jednak podgrzanie koronki do wysokiej temperatury, a następnie jej nałożenie, gdyż taki sposób nie narusza zbytnio warstwy antykorozyjnej oraz nie naraża przegubu na zniszczenie. Po ostygnięciu raz jeszcze kontroluję, czy montaż jest wykonany równo. Następnie smaruję szczelinę między pierścieniem a przegubem, aby zapobiec dostawaniu się wody. Montaż całości przebiega w kolejności odwrotnej do demontażu, dlatego pokażę wam jedynie istotne fragmenty tej operacji, aby niepotrzebnie nie przedłużać tego filmu. Przed montażem dokładnie oczyszczam powierzchnię gwintów oraz weryfikuję stan wszystkich zdemontowanych
śrub i nakrętek. Nadmiernie zmęczone bezwzględnie eliminuje, zastępując je nowymi o takiej samej klasie wytrzymałości. Tutaj z reguły 10-9. Oczyszczam powierzchnię przylegania po stronie przegubu oraz piasty. Czyszczę również gwint mocowania półosi. Następnie odtłuszczam powierzchnię wielowypustu przegubu oraz jego gniazdo w piaście koła i powlekam wielowypust klejem do gwintów. Stosuję się do instrukcji producenta szczeliwa, szczególnie jeżeli chodzi o czas łączenia elementów. W przypadku produktu, którego używam, pośpiechu nie ma. Wsuwam półoś w piastę oraz przykręcam zwrotnicę do kolumny zawieszenia, dokręcając śruby momentem 105 Nm. Montuję końcówkę drążka kierowniczego, koniecznie wymieniając nakrętkę samohamowną na nową o takiej samej klasie wytrzymałości co poprzednia i dokręcam ją momentem 37 Nm. Oczywiście jeżeli wasza końcówka jest w złym stanie, jest to doskonała okazja do jej wymiany. Taką procedurę pokazałem wam w poprzednim filmie przy okazji montażu nowych osłon przekładni kierowniczej. Łącze do niego macie teraz wyświetlone w kartach oraz w opisie do tego filmu. Unieruchamiam piastę koła i dokręcam nakrętkę mocowania półosi momentem 280 Nm. Pora na montaż układu hamulcowego. W tym przypadku jest on sprawny w 100%, jednak zawsze przy okazji jego demontażu dokonuję rutynowego przeglądu, czyszcząc wszystkie elementy, wymieniając smar oraz uszczelnienia prowadników na nowe oraz kontrolując stan tłoczyska zacisku. Uszczelnienia oraz smar nie kosztują majątku. Dokładne wykonanie wszystkich tych czynności wraz z ruszeniem odpowietrznika zacisku i wymianą odrobiny płynu hamulcowego obocnego przy nim zajmuje jedynie pół godziny na stronę, a układ hamulcowy odwdzięczy się wam niezawodnością oraz niezmiennie wysoką skutecznością działania. W temacie tych czynności istnieje już wiele poradników na YouTube, więc nie będę tutaj zbaczał z tematu głównego. Póki wszystko jest jeszcze rozebrane, warto sprawdzić grubość tarczy hamulcowej. Jeżeli jest ona mniejsza niż 17,6 mm lub występują duże nierówności powierzchni, to przy okazji wymieniam komplet przednich tarcz. U mnie są one w porządku. Czyszczę powierzchnię przylegania wspornika zacisku do zwrotnicy koła. Gwint zarówno śrub mocujących wspornik zacisku do zwrotnicy koła, jak i tych używanych do zamontowania zacisku do wspornika, pokrywam warstwą kleju zapobiegającego ich samoczynnemu odkręceniu. Montuję wspornik, dokręcając śruby momentem 100 Nm. Jeżeli grubość wkładek ciernych mierzonych razem z płytkami podstawy wynosi więcej niż 6 mm na wkładkę, to trafiają one z powrotem na swoje miejsce, a ja dokręcam oczyszczony wcześniej zacisk momentem 40 Nm. Zabezpieczam przed korozją wszystkie połączenia gwintowane, które wcześniej odkręcałem za pomocą smaru odpornego na zmywanie wodą. Czyszczę powierzchnię przylegania tarczy hamulcowej do felgi, ewentualnie zabezpieczając ją preparatem przeznaczonym do tego celu. Odtłuszczam powierzchnię tarczy hamulcowej przy użyciu zmywacza uniwersalnego i montuję koło. Wstępnie dokręcam je niewielkim momentem, podczas gdy pojazd jest uniesiony. Następnie opuszczam pojazd i dokręcam wszystkie śruby koła momentem 90 Nm. Pora na próbę drogową z podłączoną sondą Klip. Teraz wszystkie koła powinny już odczytywać poprawną prędkość pojazdu. Jeżeli tak jest, wymazuję pamięć usterek kalkulatora ABS i moja naprawa jest zakończona. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów ponownie sprawdzam dokręcenie koła. W moim przypadku pozostaje jeszcze rozebranie i naprawa zestawu wskaźników, tak aby kontrolki ABS oraz SERF mogły poprawnie świecić, ponieważ poprzedni właściciel postanowił w nieco inny sposób pozbyć się tego problemu. Ale demontaż deski pokażę wam na osobnym filmie. Pora na dodatkowe informacje, które chciałbym wam przekazać. Po pierwsze, jeżeli nie posiadacie interfejsu diagnostycznego, to gdy przywrócicie sprawność systemu, wystarczy pokonać około 500 metrów z kołami ustawionymi na wprost. Kontrolka usterki zgaśnie, a całość zacznie działać poprawnie, bez konieczności kasowania błędów. Jest to nieprofesjonalne podejście, gdyż usterka zostanie zapisana w sterowniku jako historyczna, co może niepotrzebnie wydłużyć diagnostykę komputerową w przyszłości, wprowadzając serwisanta w błąd. Wspominam jednak o takiej możliwości, gdyż z
sprawny układ ABS zwiększa Wasze bezpieczeństwo. Lepiej więc naprawić go bez wymazywania usterek, niż jeździć z uszkodzonym i zaklejać kontrolki, tak jak ktoś tutaj uczynił. Druga sprawa. Pokazana na filmie procedura nie jest zatwierdzona przez Renault, ponieważ producent samochodu przewiduje w takim przypadku wymianę całej półosi napędowej na nową. Koszt to około 500 polskich złotych na chwilę obecną za zamiennik o względnej jakości. Oryginał w ASO to cena już czterocyfrowa. Nie jest to więc profesjonalna naprawa, ale pamiętajcie o tym, że nowy pierścień ABS kosztuje maksymalnie 30 zł. Jeżeli więc nie stać Was na nową półoś, to wymiana samej zębatki nie zrujnuje Waszego budżetu, a sprawny system ABS, jak już wcześniej wspomniałem, w znaczący sposób poprawi Wasze bezpieczeństwo oraz umożliwi legalne, pozytywne przejście corocznego badania technicznego. Należy również pamiętać, że ABS w tych samochodach jest bezpośrednio powiązany z systemem EBD, Electronic Brake Force Distribution, elektroniczny rozdział siły hamowania. Jest to następca mechanicznych korektorów siły hamowania stosowanych w starszych samochodach. Jeżeli ABS jest odłączony, to nie działa również EBD, przez co tył nieobciążonego samochodu dużo łatwiej wpada w poślizg, szczególnie podczas jazdy w warunkach obniżonej przyczepności. Pamiętajcie o tym. Oczywiście czujniki ABS są podstawą do działania systemu antypoślizgowego, czyli ESP, który był montowany w Clio za dodatkową opłatą, który jeszcze bardziej podnosi Wasze bezpieczeństwo, ale ABS z EBD był montowany nawet w najtańszych wersjach samochodów po faceliftingu. Jeżeli chodzi o trwałość takiej naprawy, to regularnie serwisuję jedną talię, która jeździ już czwarty rok po wymianie zębatek i wszystko jest w porządku. Jeżeli przyłożycie się do oczyszczenia i odpowiedniego zabezpieczenia przegubu przed korozją, to taka naprawa spokojnie wytrzyma kilka lat. Na koniec słowo dla malkontentów. Wprawne oko zauważy, że naprawę wykonałem wykorzystując standardowe nasadki zamiast udarowych przy pracy z kluczem, który takowych wymaga. Jest to celowe działanie z mojej strony. Testuję dla Was dwa zestawy narzędziowe, więc aby przyspieszyć ich zużycie, postanowiłem rzucić je na głęboką wodę. Oczywiście w takim przypadku zawsze stosuję, jak przy pracy ze szlifierką kątową, odpowiednią ochronę oczu, ponieważ widziałem już kiedyś pękające nasadki. I to już koniec tego i tak zbyt długiego filmu. Jeżeli był on dla Was przydatny, to bardzo się cieszę. Polecam Wam kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia, do których odnośniki znajdują się właśnie na ekranie. Pozdrawiam Was i standardowo do zobaczenia przy okazji naprawy kolejnej usterki.